Znalazłem jajeczko. Witam serdecznie na moim gospodarstwie. Dawno mnie tu nie było. W sumie nic tu nie robiłem. Tylko nie ja tutaj przyjechałem sprawdzić, czy jeszcze wszystko jest. Jak widać, złomu mi tu nie ukradli. Można powiedzieć, że złomu, bo niektóre rzeczy są nadal w użytku. Mamy 4 maja. Dzisiaj żadnych szalunków, rozszalowania nie będzie. Muszę tu zrobić trochę porządek, bo muszę wywieźć te belki gdzieś, te stare, to póki są suche, zanim namokną, bo później będzie je bardzo ciężko dźwigać. I próbuję gdzieś tu znaleźć jakieś miejsce. W tej części to wy chyba jeszcze nie byliście. Nie ma czym się tu chwalić. Szczerze mówiąc, odkąd jestem właścicielem tego, nic w tej części nie robiłem, żadnych porządków, prawie żadnych. Nie ma czasu się za to zabrać. No i dzisiaj takie letkie porządki. Ukatrupię was w końcu. Koguty są 2, nie lubią mnie. Zresztą jak słychać, jak mnie słyszą, tak będą teraz nadawać. Przez cały czas. Zastanawiam się tylko, czy uda mi się samemu te belki przetransportować tutaj wszystkie. Tam z dachu i ze stropu. Zobaczymy, jak to będzie. Ta akacja to nie wiem ile lat tu leży. Ale chyba dużo. Trzeba było to od razu pociąć, a nie rzucać na kubkę. Ale nie ma czasu. Bo zapowiadają znowu jakieś śmieszne burze u nas. Na moim terenie. I chcę zrobić porządek z tym drzewem, które leży tam koło chaty, bo tam już się ruszyć też nie ma gdzie, a trzeba ściągnąć szalunki i gdzieś trzeba je ułożyć. Dajcie znać, czy chcecie jakieś filmy, jeżeli ja coś tutaj będę robił, ogarniał temat z tym, co tutaj widzicie. Coś tu zmieniał, modyfikował, robił porządki. Może trzeba się wziąć za wywożenie złomu, powiedz w dobrej cenie. Na jakieś ogrodzenie może by się nazbierało, a przynajmniej kawałek. Dobra, ja tu kończę, muszę to wszystko usunąć. I widzimy się, ja będę belki ładował. No to zaczynamy. Prostowanie kości po zimie. Ja bym wiedział na 100%, czy te belki, jeszcze te belki, to niczego mi się nie przydadzą. Jeszcze. To bym je poprzecinał, ale jeszcze są w jednym kawałku. Jeszcze całkiem niezjedzone przez robaka. Nie są jeszcze takie złe. To chcę je zostawić jeszcze w całości. Jak znam życie, to pewnie zgniją i nic z nich nie zrobię, bo mi zabraknie czasu. Ale zobaczymy. Faktem przydałaby się jeszcze jedna osoba. Ale ja się wychował na gospodarce. Chociaż część życia spędziłem w mieście. Ale młodsze lata to się robiło. Pomalutku się załaduje. Trzeba się zapisać do strongmanów. Dobra. Siedzi.
chyba trochę długa. Jeszcze trochę. I tak się pomęczymy trochę dzisiaj. Przyda się trochę rozgrzewki, bo sadełko przez zimę urosło, mimo tego, że robiłem. Ale wykończeniówka to wiadomo, ja to wykończeniówka. Jeszcze przeprowadzkę miałem. Wszystkie rzeczy wywieźć, ułożyć, znaleźć miejsce, Boże Święty. To jest tragedia. Jeszcze jak się ma mało rzeczy, to jeszcze, ale jak się ma jeszcze budynki gospodarcze, garaż i wszystko, piwnice i weźcie wszystko, wywieźcie na nowe miejsce, a w nowym miejscu miejsca nie ma na to. Druga siedzi. Jeszcze jedna jest taka chyba długa, jeszcze są ciutkę krótsze. Przód się przyciśnie tymi krótszymi. Może uda mi się stąd przejechać na tamtą stronę. Ja bym miał tutaj wszędzie takie przejście, żeby tylko złapać i pójść. To pewnie z kimś w trzy osoby by było to szybciej złapać i to wynieść, niż to teraz ładować i później to znowu rzucić. No ale trzeba się trochę pomęczyć, bo by było zbyt łatwo. A tak będziecie mieli chociaż odcineczek opyleczym. Już tu zgniło, leżało nieprzykryte. Dobra, nie zanudzam. Część już załadowana, jest coraz gorzej. Zostały jeszcze 3 sztuki takich tych dłuższych, te jak te, ale tam z dna są jeszcze mokre i ciężko to idzie. Robi się coraz później. Mamy 18:28. Opatam sił, ale może coś jeszcze wrzucę. Ciekawe, czy mi się uda to jeszcze dzisiaj rozładować. Pewnie nie. Może wrzucę i wywiozę część. Bo raczej naraz wszystkiego nie zabiorę. Ostatnia z długi. Jutro się ruszać nie będę mógł. Namoknięta już, znaczy nie wyschła, po zimie nie było przykryte, wtedy jeszcze deszcze padały, trzeba było to od razu zrobić, jak było ściągane. Jeszcze na gwoździe trzeba uważać, żebym się nie rozpył o coś przypadkiem. Siedzi.
Teraz można ładować te krótkie. Naprzód, tutaj coś muszę w dziurę wsadzić, żeby to się nie przegibało. Ja będę to z tym jechał. Ale na raz raczej tego na pewno nie zrobię. Zostawię sobie chyba. Wezmę tylko tak, żeby zrobić z tego podkłady pod to, żeby to na ziemi nie leżało. Kilka sztuk i na dzisiaj wystarczy. Chyba, że jeszcze się pokuszę o rozładunek. Ale nie wiem, czy będę miał siłę. O, te krótsze to można ładować. Bez problemu. Większego. Tylko muszę je poprzesuwać naprzód. Troszeczkę. Coś tu by można było stąd zabrać pod nóg. Ile mam tych krótkich? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O, tu jest. Ej, nie na nogę. A to chyba pójdzie następnym transportem. A wrzucimy coś jeszcze. To chyba pokuszę się o zładunek dzisiaj jednak. Będzie. Najwyżej. No. Wypadł. O. Co z tego będzie? Coś z tego będzie. Będzie gnić dalej. I kolejna.
Można teraz z tego zrobić. Czekaj. Nie, gdzie na mnie? Nie poczeka. Ta do góry, nie? Miało być nierozładowane, a rozładowane. Lepiej poszczaplowane niż to nowe. Tak trzeba było na samym początku zrobić. Zaraz po ściągnięciu. I przykryć. A nie już zielone. Dobra, fajant. Na razie. Hej.